Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z luźnego grania na moim kanale. I dzisiaj, jeżeli nie poznajecie tej bestii, to żałujcie. Jak już macie podpowiedź na tylnej szybie, jest to Golf GTI. Golf 1. Podobnie jak w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć mój pierwszy samochód, czyli to było Subaru BRZ. Tak, to jest Golf 1. Fajnie, fajnej modyfikacji, stuningowana. I chciałbym wam pokazać dzisiaj coś fajnego. Troszeczkę to jest długa trasa, ale sobie nią przejedziemy. Przy okazji, no 10 km, dosyć sporo. Przy okazji poznacie moc tego auta. Jest naprawdę szybki. Jeżeli gdzieś obiło wam się o uszy... O! Nice. Jeżeli wam się kiedyś obiło o uszy albo na YouTubie te zmodyfikowane Golfy 1, albo konkretnie parę sztuk, które były zmodyfikowane tak jak ten model. O! A wiecie co? Nie będziemy tam jechać. Od razu sobie właśnie. Tego nie miałem na myśli, ale chociaż tutaj będzie fajniejsza. Jazda. Tylko nam się to troszeczkę musi załadować. No wracając do tych Golfów 1, do Golfa 1, o którym wam mówiłem, o tych paru egzemplarzach. Oczywiście jedziemy. Trzecie miejsce przynajmniej. Oczywiście. Gotowi. Jeszcze do driftu nie są tak dobrze zrobione jak... O kurde. Nie jest tak dobrze jak zrobione jak Subaru. No jakoś tam się w miarę poruszę, tylko jeszcze nie mam w nim nitra. Co by mi niezmiernie pomogło. Ale i tak go nieźle zamiata tyłem, więc będziemy się mogli nieźle pobawić. Także jeżeli ściągniecie sobie gierkę, około 18 giga waży, więc no, troszeczkę wam pobieranie zajmie. Co się ziomek wyleczysz? Halo. Ja rozumiem, że w tym nie jest... ważne, na którym miejscu jedziesz, tylko jak, ale wy się tak nie wleczcie. Dobra, nie jest źle. Jakoś bardzo nie kaleczymy. O, teraz się zabrali. Ale zobaczcie na jego przyspieszenie. Naprawdę i bez nitra sobie może na początkowych prędkościach za bardzo nie daje rady. Ja to też widziałem, ale potem do głosu dochodzi turbo, turbosprężarka, która naprawdę robi niezłą robotę. Właśnie dzięki temu, jak tam się randomowo tak ścigałem za jakimś gościem tam, który miał normalnie nitro, taki jakiś, nie wiem czy nie jest z McLarenem P1 przypadkiem, to naprawdę dzięki temu momentowi obrotowemu to Golf robił niezłą robotę. No ładnie. Mi się naprawdę podoba także to, ta modyfikacja nadwozia. No nieźle. I fajnie też się można pobawić tutaj. Jak widzicie, no akurat w drifcie nie jest aż tak trudno to zdobyć dobre miejsce, bo fajnie sobie można podstosować samochód, to zresztą pod inne wyścigi też, tylko mówię, fajnie, że mieć tu kilka samochodów. Co mi blokujesz? Tak mówiłem, nie powinienem tego mieć do jakichś wyścigów torowych, ale też go sobie zrobiłem. No super. Aha. Ale dobra, wygraliśmy. 99,9. 100 tysięcy prawie. No fajnie, mi się podoba ogólnie to malowanie. Oczywiście tutaj są wszystkie malowania, czy to nie, modyfikacyjne, ale malowania są stworzone przez różnych użytkowników. No niestety ziomek, no, dajesz ciało. A, w sensie, że ja to... Czekajcie. Jaki jest cel? Aha. Aha. Dobry gracz ze mnie. Cel mieliśmy trochę większy. Wiecie, fajnie, że też są zrobione takie... Ale alusy to ją też fajnie, przyznacie. Fajnie, że są właśnie tego typu rzeczy zrobione też. No. Typu zakręty driftowe. Nitra, kurczę, nie mamy tego nitra. Ale zobaczcie, jak to mknie. Bez nitra. 180 na lajcie dosłownie. Spoko ziomek. Ale przejdźmy sobie jeszcze jakiś wyścig może. A i będzie próba driftu. Kolejna. Ponad 20 punktów. Myślę, że to nie będzie jakoś problematyczny dla nas. Poprzedni odcinek z Need for Speed'a pod względem wyścigów torowych. No, ziomek nie teraz, no. Nie będę wam przerywał. Jak mogliście zauważyć, mamy też... Co ty teraz chcesz? No, znowu lag. Chyba, nie no, pierwszy albo drugi w tym odcinku, ale mamy, jak mogliście zauważyć, także postęp fabuły normalny w grze. No i różne postacie nam tutaj się wplatają. Teraz coś im dzwonił Manu, teraz o, nie pamiętam jak to już się nazywała ta dziewczyna. No i mamy już zaraz 20 zaliczona, mam jeszcze 2 km. No ale i to, mówię, drift się bardzo fajnie jest zrobione ogólnie w tym grze, w tej grze. I bardzo fajnie się też robi. Ogólnie samochody się fajnie robi pod dany wyścig w tej grze, więc... Kolejny lag, ale nie zwracajcie na to uwagi, nie? Tu ma się grać, mam się fajnie bawić, a nie zwracać uwagi na takie szczegóły jak lagi. Nawet na dobrych kartach graficznych nam może się coś nieraz ściąć, więc... Już ostatnie 500 metrów wyścigu. O, myślałem, że będzie piękny slajd, ale nie było. No niestety. Ale jeżeli wam się film podobał, to zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrypcję na kanale i wracajcie po więcej już w kolejnych filmach z innych gier, bo raczej wersja demonstracyjna już mi się za ten czas skończy. Tego malowania akurat za 35 lat Golfa GTI. Bardzo fajno i tym fajnym akcentem, z fajnym widokiem zakończymy sobie odcinek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!